I już jestem z powrotem po przerwie. Tak więc, pytania i odpowiedzi. Jeszcze tylko jedna rzecz. Nie wiem, czy o tym mówiłem, chyba nie. Podczas szabatu nie obowiązuje post. Tak więc, podczas szabatu można normalnie jeść, pić. To jest też ciekawa rzecz. Można żyć normalnie. Ważne jest, żeby nie oddychać. Podczas prób, które się przechodzi, gdzie należy pościć, gdzie to jest wskazane, na przykład we śnie, jak ktoś do was przychodzi i wam mówi, że przez 3 dni nie można wam, powiedzmy, czegoś tam zrobić. Do czego jesteście przyzwyczajeni tak, że ciężko jest tego nie robić. To jest taka próba. To podczas szabatu z kolei macie normalnie żyć właśnie. Musicie łamać ten post cały czas, bo w innym wypadku też po prostu energia, która płynie, będzie wam cały czas szła do góry. Należy wytrzymać te 3 dni, kiedy jest ten szabat. Tak więc to jest ta jedna kwestia jeszcze, która jest ważna. Dobra, teraz odpowiadam na pytania. Pytanie pierwsze. Czy Jeszua był gadem? Nie, był gadem. Jeszua nie był gadem. Był aniołem. Troszeczkę innym, takim kompozytowym aniołem. O tym mówiłem. Więc tyle na razie. Idziemy dalej. Czy na drodze M jest ostatnia wieczerza? Ogólnie tych wieczerz może być wiele i wszystkie będą ostatnie, jeśli się daną próbę przejdzie po tej ostatniej wieczerzy. Jeśli się nie przejdzie, no to wszystko, kółko kolejne zaczynasz i pewne rzeczy się powtarzają i dochodzi znowu do pewnej wieczerzy. Jest ostatnia wieczerza, gdzie znowu masz próbę do przejścia. Czy ten szabat, czy będzie cokolwiek innego. Kolejne pytanie. Pytanie Grażyny. Jacku, jak długo będę się tak dziwnie czuć? Rano zaraz oddychałem i tak sobie cały czas coś krąży i wywołuje ciarki. Jest dobrze, no tak to ma działać. To tak działa, więc należy to przetrwać, należy na to pozwalać, cokolwiek się dzieje. Jak się coś źle dzieje, to oddychasz na maksa. To jest taka, czasem jak pewne doświadczenia nam są zbyt bolesne czy coś, po prostu przeoddychać to należy i tyle. I przyzwyczaić się, bo cała ta droga to są doświadczenia energetyczne, do których się należy przyzwyczaić i na które należy pozwalać, nie walczyć z tym. Kolejne pytanie. Co z tym końcem? Mówiłeś, że jeszcze ona, Saint-Germain, z twojego filmu powiedział, że czasy ostateczne idą tak, dla ostatniego pokolenia, dla starego pokolenia. Nowe pokolenie będzie tu się bawić dalej, a stare pokolenie już odchodzi. Więc to jest czas końca właściwie dla pewnej części ludzi, nie dla wszystkich, ale też może być czas pewnych zmian na tej planecie, ponieważ ta planeta też kończy pewien etap życia i prawdopodobnie inna planeta przejmie to, co się dzieje aktualnie na Ziemi. Więc może być tak, że tu, na tej planecie, będzie takie życie podobne do tego życia, które jest na zewnątrz. W pewnym sensie. Ale to będzie tak, jak ludzie tu wybiorą. To już kwestia tego nowego pokolenia, które sobie wybierze. Sami będą tkać tak naprawdę. To oni będą decydować, co na tej planecie będą chcieli doświadczać. Ale stare pokolenie odchodzi. Kolejne. I to są te czasy ostateczne, nie dla planety, nie dla wszystkich ludzi, ale dla starego pokolenia. Pablo, Jacku, wyślesz jakiś link, jak oddychać. Tak, zapraszam cię na moją stronę techniczną, tak to nazwałem. Link znajdziesz do tej strony na zakładce informacje na tym kanale. I tam ściągnij sobie kodeks rycerski. To taka książeczka w PDF-ie. I tam bardzo fajnie jest opisane różne techniki oddechowe. Nie jedna, tam jest wiele tego. No więc jest taki rozdział, gdzie opisuje po kolei te najważniejsze techniki.
i wszystko, co robić z tym i tak dalej. I wiele więcej tam rzeczy jest opisanych. Teraz tak, mruczek, tak pamiętam o chrzcie, więc zaraz do tego dojdę. Black, aha, no myślę, że jest pewien. To nie tylko mruczka dotyczy, myślę, że jak jest u was więcej, to za moment do tego dojdziemy. Teraz Aga się pytasz, dlaczego teraz jest masówka? No bo to jest ten czas. Każde ostatnie pokolenie, kiedy przychodzi taki czas na planecie, gdzie właściwie większość aniołów już odchodzi, to robi się taka masówka. I na tej planecie jest ona robiona po raz pierwszy, ale coś takiego odbywało się na innych planetach, w innych światach, w tej puszce Pandory wcześniej. I z różnym skutkiem to było. Więc pod tym względem to, co się dzieje tutaj na tej planecie, jest wyjątkowe. Bo w taki sposób nigdy nie było wykonywane wcześniej. Idziemy dalej. Aga, dobre pytanie. Z zakopanego, a nie spalonego ciała dużo dłużej się duch uwalnia. Czyli ta esencja nasza, tak. Dlatego powiedzmy, spalenie ciała jest o wiele fajniejsze. Jest o wiele lepsze, dlatego że szybciej się te światło wydostaje. A w ogóle, kto to wymyślił, robienie tego, tych cudów z tymi ciałami, czyli które polegają na tym, żeby ciało się nie rozpadało, też jakoś to się nazywa, to nie jest fajne. Bo to ciała, które nie są w stanie się rozłożyć, one tak naprawdę będą nas cały czas ściągnąć stamtąd, tutaj z powrotem. I taka dusza nie może się uwolnić, kiedy to ciało nie może oddać tej swojej esencji. Myślę, że tu ciemni musieli też mocno zaingerować, że ludzie w ogóle coś takiego przyjęli. Takie rzeczy. To takie rzeczy były robione na przykład w starożytnym Egipcie. O, właśnie, balsamowanie. Nie jest fajne, nie powinno się balsamować ciało. Ciało powinno jak najłatwiej, najszybciej się po prostu rozpaść, rozłożyć. A jeśli gdzieś się te ciała kremuje, czyli spala, to jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Oczywiście mistrzowie wzniesieni sami spalają swoje ciała, więc w momencie, kiedy mistrz wzniesiony odchodzi, ciało po prostu samo ulega bardzo szybkiemu samozapłonowi i spala się. I tyle. I nawet nie dzieje się to od razu. Dzieje się to często dopiero po pochówku, kiedy ciało nawet zostanie zakopane w ziemi, po kilku dniach, kiedy już rodzina zdąży się pożegnać, to wtedy dopiero to się dzieje. Nie musi to się dziać od razu. Inaczej rzecz się ma ciemnych łowców, gdzie w momencie, kiedy zabijacie, kiedy taki ciemny łowca ginie z jakiegoś powodu, to jego ciało rozsypuje się momentalnie. Też się spala. Czyli tu ten motyw na przykład z wampirów, kiedy na filmie, na jakimś horrorze wampir jest zabijany i on ginie w płomieniach. To jest prawda. Tyle, że nie dotyczy to wampirów, a dotyczy to ogólnie właśnie mistrzów wzniesionych, ale przede wszystkim ciemnych łowców. Tutaj jest mowa o ciemnych łowcach. To ciemni łowcy giną w taki sposób. Znaczy odchodzą, rozsypują się. Nie zostawiają ani kawałka ciała tutaj. Tak, co dalej? Michał, czy wystarczy chcieć, żeby być tu ostatni raz, czy trzeba przechodzić całą drogę, aby wyskoczyć? Nie, nie trzeba przechodzić drogi. To jest kwestia... Droga jest tylko dla tych, którzy tu chcą jeszcze żyć jako mistrzowie. A jeśli powiedzmy nie masz chęci i wystarczy ci takie zwykłe życie, zwykłego człowieka, to nie potrzebujesz wchodzić na drogę mistrzów. I wtedy możesz po prostu stąd odejść. Znaczy po odejściu z tamtej strony dzieje się ta ważna rzecz, która pozwala ci odejść. Jeśli możesz stąd odejść.
Halina. Tak, ale ciało ojca Pio jest częściowo balsamowane. Dlaczego? No, o tym już mówiłem na kilku odcinkach wcześniej. Nie na tym kanale, to stare kanały. Gdzie mówiłem o tym, że to nie jest ciało ojca Pio. To jest jakaś... to jest po prostu jakaś figura woskowa prawdopodobnie. Więc ojciec Pio musiał zabrać swoje ciało. Tak jest moje zdanie. Tego nie wiem na pewno. Tego, to trzeba byłoby pojechać tam, dotknąć, a tam dotknąć tego nie można. Wydaje mi się, mam wrażenie, że to nie jest ciało ojca Pio, że to jest po prostu figura woskowa. Bo niektórym ludziom po prostu zależało na tym, żeby to w ten sposób zrobić. To jest taka szopka w tym momencie, kłamstwo. Kolejne pytanie. Anunnaki, którzy ponoć grzebali nam w genach, to mit czy byli? Byli i grzebali nam w genach. Byli jednymi z opiekunów, którzy tutaj się nami opiekowali. I traktowali nas jak bydło. Byliśmy dla nich takimi bateryjkami. I w zasadzie w dalszym ciągu jesteśmy. Ci ludzie, którzy są połączeni, którzy w pewnym sensie jeszcze się od tego nie uwolnili. Więc kwestia jest też tego typu, dlaczego mamy ten dzisiejszy koszmar z tą epidemią, z tymi szczypawkami itd., itd. Czemu ludzi się straszy? Dlatego, że właśnie chodzi o to, żeby ugrać jak najwięcej energii z tych ludzi, którzy są podłączeni, którzy są w pakcie. Żeby ludzie walczyli ze sobą i wciągali siebie samych w dramaty, ponieważ w takich sytuacjach ludzi wciąga się na pustynię, a na pustyni można już spokojnie drenować takich ludzi, a ciemnym właśnie na tym zależy. I robi się tu jeszcze jedną rzecz, oprócz tego robi się inną szopkę, ponieważ ciemni walczą o nasze dusze i działa to w ten sposób, że jeśli jakaś część ludzi będzie wierzyć, że to jest dobry kierunek, na przykład te grupy ludzi, którzy channelują z ciemnymi, a ciemni z tamtej strony postrzegani są jako wybawcy, tak? Albo na przykład ludzie kościółkowi, którzy są tak wierzącym, że aż do bólu i wierzą w te objawienia maryjne, po której stronie, po drugiej stronie też są ciemni. Ci ludzie też będą prosić o pomoc. I oni skorzystają w momencie, kiedy ta szopka przyjdzie, taki punkt w niedalekiej przyszłości, gdzie ludzie będą zabierani stąd przez ciemnych, ale tylko ci, którzy poproszą o tą pomoc ich. Oczywiście ludzie nie będą wiedzieć, że po drugiej stronie są ciemni, ponieważ oni są oszukiwani od wieków, tak samo jak w religiach nas się oszukuje. Ludzie nas oszukują, nie wiedząc o tym, więc nie oszukują nas, po prostu sami nie wiedzą. Mówią nieprawdę, ale to dzieje się o wiele na większą skalę między nami, a właśnie tymi ingerentami, którzy jeszcze tu walczą o nasze dusze, o baterie dla siebie. Tylko o to jest teraz walka. Więc jeśli ktoś nie da się nabrać na tą szopkę i będzie wierzył tylko w siebie, to nie zostanie zabrany. I to będzie dobra, bardzo dobra decyzja. Należy tu pozostać na tej ziemi, na tej planecie tak długo, jak się tylko da. Nie pozwalać, żeby ktokolwiek was ratował. Dobra, są tu jeszcze? Tak, są tu. Trzymają się troszeczkę dalej od nas, ale tu są. Ludzie ich cały czas zapraszają. Różne channele są i tak dalej. Ludzie się modlą do nich, więc oni nie mogą tak na dobrą sprawę odejść, ponieważ my sami ich tu zapraszamy. No nie my, wszyscy, jakaś część tych ludzi. Halina, pytanie. Soki, że pytam, czy lepiej jest tobie w Krakowie? Mieszkałeś kiedyś bliżej mojego miejsca zamieszkania? Powiem tak, w Krakowie się mieszka bardzo dobrze. Ja sobie chwalę to miejsce tutaj. Mieszka mi się tu o wiele lepiej niż w Białymstoku. W Białymstoku były fajne rzeczy, ale tu też one są, tu też mam lasy, też mam fajne miejsca, powiedzmy gdzieś tam, gdzie mogę sobie gdzieś tam pojechać rowerem, co uwielbiałem robić, mieszkając w Białymstoku. Aczkolwiek w Białymstoku był zawsze problem z pieniędzmi, problem był z pracą w moim zawodzie i tak dalej. Tu w Krakowie nie ma tego problemu, więc o wiele lepiej
Jest mniej w Krakowie niż w Białymstoku. Michał, dobre pytanie. Kto decyduje po tamtej stronie, czy możemy wyskoczyć i czy nasza wolna wola nie, czy nasza wolna wola ma tu znaczenie? Zacznę od końca. Nasza wolna wola ma tu znaczenie. Przede wszystkim nasza wolna wola ma tu znaczenie. Dlatego oni nie mogą nas zmusić. Oni używają pewnych oszustw do tego, żeby ludzie użyli swojej wolnej woli do tego, żeby sami się oddali. O to tylko chodzi, dlatego manipulują. W innym wypadku po co byłyby te manipulacje? Ale z drugiej strony, jeśli jesteś na drodze, jeśli powiedzmy jesteś na pustyni i w jakiś sposób się tu utkniesz, to tak jak ja na przykład, i utkniesz gdzieś za mocno i nie będziesz mógł wyjść, musisz być na pewnym poziomie, żeby odzyskać wolność. Jeśli jesteś w więzieniu, no to w tym momencie to oni decydują tak naprawdę, czy cię wypuszczą, czy nie. I oni będą robić wszystko, żeby cię trzymać w tym więzieniu bez końca. Aż zgaśnie twoje światło i wtedy będą mogli ciebie zabrać. Spalą cię po prostu mistycznym płomieniem i w tym momencie stajesz się takim ciemnym łowcą. Ale jeszcze będziesz miał możliwość odejścia stąd. A wtedy zostaniesz spalony przez prawdziwy ogień. I to nie będzie fajne, ale będzie do przeżycia. Więc tak na tym polega sprawa. Aga, czy twój wąż światło miało takie kaprysy żywieniowe? Nie wiem, o jakich kaprysach mówisz. Więc trudno, nie wiem czego to te pytanie dotyczy. Dopisz. Halina, super, cieszę się. Aha, tutaj już, no ja też się cieszę nawzajem. Fajnie, że jesteś, fajnie, że jesteście. Tak. Jeszcze Agen może coś dopisze. Kaprysy żywieniowe. Ogólnie ja się odżywiam kawą. Piję tego nader dużo. Fajkami. I właściwie cała reszta to jest, jak mam ochotę. Dzisiaj właściwie nie jadłem nic, oprócz tej kawy i fajek, bo po prostu nie mam chęci na jakieś jedzenie. Tak się właśnie odżywiam. Aha, jeszcze czekoladę. Czekoladą się odżywiam, więc tak na dobrą sprawę ja jadę na takim paliwie czekoladowo-kawowym i dopalonym papierosami. I od czasu do czasu jakieś kanapki z serem. Ostatnio odkryłem bardzo fajne jedzenie. Znaczy, wielu ludzi się prawdopodobnie ze mną nie zgodzi, ale to nie ma żadnego znaczenia. Być może większość ludzi by tak nie przeżyła, ale ostatnio sobie kupiłem paczkę chipsów i plasterki sera żółtego, te plasterkowane. Ser, który lubicie, właściwie dowolny może być. I następnie jem to jedno z drugim razem. Czyli zagryzam serem, do tego chips. Jest zajebiste. I co fajne, jest bardzo sycące. To znaczy pod tym względem, że zjecie sobie całą taką paczkę tego sera, do tego chipsy i już się wam właściwie nie chce jeść. Przynajmniej u mnie tak jest. Nie mam pojęcia, jak to będzie działało u was. A raz na jakiś czas robię sobie jajecznicę z tych żółtek. Bardzo fajna rzecz. Właściwie 6 jajek całych, z białkami, ze wszystkim. I tyle. Ile fajek wypalam? Nie wiem, trochę, z paczka będzie, może mniej nawet. Nie wiem, zależy od dnia. Czasami niewiele, a czasami do paczki, ale nie więcej. Tak. Dobrze. Więc robię sobie różne czasem rzeczy. Czasami przyjdzie do głowy coś zrobić albo coś kupić. Gdzieś tam wynajdą moje oczy. Bo i wtedy sobie coś kupię. Czasem to jest to dobry pomysł, a czasem okazuje się to złym pomysłem. Z chlebem różne dziwne rzeczy są, bo jak czasem mam chęć na jakąś kanapkę, to nie mogę sobie kupić dwóch takich pajt chleba, tylko cały bochenek albo kawałek bochenka i mi się ten bochenek wysusza, zanim go zjem, więc to jest taka rzecz. Powinni pomyśleć tam, że też są tacy ludzie, którzy właściwie prawie nie jedzą i im tam wystarczy jeden plasterek chleba.
na jakiś czas, na tydzień czasu nawet. A właściwie nawet na więcej, bo właściwie rzadko, coraz rzadziej mi się to zdarza. Co się dzieje z oczami na drodze? Zacząłem wyglądać jak naćpana. No, to się dzieje, tak, tak bywa. Coś takiego jest. No, na połączenie składników bardzo niezdrowe. Być może to dotyczy większości ludzi, ale nie mnie. Jest jedna rzecz kolejna. Będziecie na swojej drodze. Zaopatrzcie się w kilka rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Witaminę C, najlepiej taką w dużym słoiku, żeby starczyło Wam na jakiś czas, która może stać w szafce i może być nieruszalna. Nie jest potrzebna, ale przyjdzie taki czas, gdzie Wam się przyda, już zaraz Wam powiem dlaczego. To jest jedna rzecz, witamina C, witamina D do tego może być i oprócz tego żadnych warzywek nie trawię w tej chwili. I do tego środki przeciwbólowe, jak będziecie przechodzić na pustyni, te różne próby, światło będzie Wam latać w tą i w tą stronę i czasem potrafi boleć głowa jak nie wiem co. Więc proszki się przydają. Kolejna rzecz podczas tych huśtawek energetycznych na pustyni to jest taka, że tu energetyka potrafi mocno jechać po Waszym ciele. I bardzo takim newralgicznym miejscem są Wasze zęby. I tutaj właśnie chodzi mi o witaminę C w tym momencie i witaminę D. W momencie, kiedy zaczniecie czuć, że energetyka idzie po Waszych zębach, zaczynają w zęby Was boleć. Więc ja na to właściwie wpadłem dosłownie w ostatniej chwili, niedawno. Ale jest to bardzo dobra rzecz. Więc mocno to może pojechać po Waszych zębach. Tak więc to są te energetyczne rzeczy, te stany. Kolejna rzecz. Zupa odpada. Zup jakoś też nie trawię. Odzwyczaiłem się od zup już dawno temu. Od obiadów się odzwyczaiłem dawno temu. Pamiętam, jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy rok, to czułem potrzebę raz na miesiąc zjeść sobie obiad. Normalny obiad sobie jadłem, ale tylko drugie danie. Rzadko czasem i pierwsze danie sobie kupiłem jakąś tam zupę. W tej chwili nie mam w ogóle takiej potrzeby właściwie od tamtego roku. Więc nie mam mnie obiadów. Nie mam pojęcia, jak goście przyjadą, to będą musieli coś sami robić. Obiadów nie jem, nie ma kolacji, nie ma śniadań, nie ma nic. Są tylko desery. To, co jest najfajniejsze w tym życiu, czyli czekolada. Czekolada u mnie idzie właściwie za jednym zamachem. Obrabiam taką tabliczkę, więc taką tabliczkę, nawet dwie tabliczki dziennie potrafię sobie zjeść, a czasem jak mam chęć na coś, coś fajnie się ogląda, jakiś film, to jej sobie jadę raz na tydzień, sobie kupuję po 4-5 tabliczek czekolady. Ulubionej oczywiście. I te tabliczki sobie zjadłem przez jakiś czas. No, to jest moje jedzenie. Jak się kończyły te inne masówki? Różnie, Aguś, różnie. Niefajnie. Znaczy, fajnie i niefajnie. Niewielu ludzi się wcześniej to nie wyglądało tak jak teraz. Teraz mamy dużą pomoc, mamy doświadczenie. I powiedzmy do roku 2000, do roku 2000 chyba któregoś, drugi czy trzeci, to informacja z Szambry, to Adamus się podzielił, że u nich było tam wzniesionych koło 1000. Czyli przez cały ten okres, tysięcy lat tego eksperymentu, uwolniło się tylko 1000 ludzi. Ale teraz, w ciągu tych kilku ostatnich lat, uwolniło się o wiele więcej. Tutaj nie do końca pamiętam liczbę, ale chyba kilka tysięcy się uwolniło w ciągu kilku lat. Kiedy wcześniej na całość było te 1000. 1000 ileś tam dokładnie, to już nie będziemy liczyć. Nie będziemy taki co dokładnie. No 1005 to w zasadzie co to za różnica. Jasne. Spoko, Grażyna, spoko. Dzięki bardzo.
A jeszcze nie, jeszcze z tą czekoladą nie jest tak źle, więc jest spoko. Ale w końcu ta czekolada faktycznie idzie. No. No i ostatnio chipsy z serem, ale to bardziej traktuję jako taką przekąskę, czyli tak samo jak czekoladę, no. Więc jest to taka kwestia. Czy imprezki integracyjne przewiduję na ten rok? Nie mam pojęcia, co będzie się działo w tym roku. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się działo. Jak będę miał pewne doświadczenie już za sobą, to wtedy będzie można pomyśleć o tym. Chociaż kto wie, może wparuję tu i tak, jak będę chciał. Tak jak Jezus. Jezus po śmierci, już jak go zabili naprawdę na krzyżu, to on wrócił. Nie rodził się tutaj, nie ma takiej potrzeby rodzić się, ale po prostu wrócił. Tak jak bilokował się ojciec Pio, to bardzo wielu, właściwie wszyscy mistrzowie wzniesienia się tutaj bilokowali, ci, którzy tu żyli w tych ciałach, bo bardzo o wiele więcej ludzi po prostu odchodziło stąd. Niewielu ludzi tak naprawdę przeżywało to. Znaczy nie chciało przede wszystkim, z własnego wyboru odchodziło, bo woleli tam wyjść, nie chcieli kontynuować, nie chcieli kontynuacji życia. Więc to był główny powód. Black, tak, wola wystarczy dość po śmierci, aby się uwolnić. W zasadzie to ważna jest świadomość. Sama wola, tak, fajna jest tutaj i to nie tam po śmierci, tylko wola tu i świadomość tu, w momencie, kiedy odchodzisz, bo tam nie będziesz miał większego gadania, tam się będą działy rzeczy same. Więc tam po prostu musisz mieć tą świadomość, a tą świadomość budujesz tu, w tym życiu, więc to jedyna rzecz jest, którą tak naprawdę, nad którą musisz się opiekować. A opieka polega na nie wpadaniu w dramaty i na kochaniu siebie. I takim życiu, gdzie nikt się nie wciągnie w dramat i w cokolwiek. To buduje tą naszą świadomość, pozwala nam się poszerzać. I oddychanie też pozwala poszerzać się, integrować nasze światło. To jest dokładnie to samo. Aga, jeśli zwierzęta nie mają duszy, to czy mają świadomość? Oczywiście, że mają świadomość. Może nie taką jak my, ludzie, ale mają świadomość. Nie działają, nie mają tego umysłu takiego jak my, ale też są inteligentne, też się uczą i zdobywają mądrość i dokonują wyborów. Mogą dokonywać wyborów. Tyle, że te wybory są na tym ich poziomie. Dotyczą przeżycia, dotyczą jedzenia, dotyczą zabaw. Obsylują się, uwielbiają się bawić z Panem. Sprawia im to przyjemność. W jedną i w drugą stronę to działa. Więc w pewnym sensie te zwierzęta mają więcej rzeczy, niż nam się wydaje, że mają. I oczywiście, że mają sny, jak najbardziej. Nawet potrafią przyjść tu po odejściu, pożegnać się, jeśli z kimś łączy jakaś więź ze zwierzęciem, które odchodzi, to jeśli to zwierzę będzie chciało się też no, pożegnać, to zrobi. Tak więc takie rzeczy też się zdarzają. Jeszcze chwilę poczekam, może jeszcze ktoś o coś zapyta. Jak nie, to zrobimy tą ostatnią część. Chrztu. Jak faktycznie ktoś ma chęć na to, to niech będzie. No to zróbmy to. Właściwie już 23:43. Już nie piszcie pytań, nie ma to sensu. W takim razie niech działa. Kto ma chęć w tej chwili, bo jedna osoba chciała wczoraj, ale za późno, nie załapała się. Więc wiem, że dzisiaj tutaj jest i jeśli jest was więcej takich osób, to w tej chwili jak najbardziej możecie podjąć decyzję. Mam nadzieję, że oglądaliście, widzieliście wczorajszy film, a na wczorajszym filmie powiedziałem, dużo mówiłem na temat tego,
co należy zrobić, żeby taki chrzest przyjąć, żeby ten chrzest był taki, miał tą moc sprawczą. Więc trzeba być gotowym na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za siebie i co tu jeszcze? Już tak w skrócie chcę to powiedzieć. Mam nadzieję, że to wiecie. Czyli jeśli jesteście gotowi, by wszystko się działo to, co potrzeba, żebyście byli wolnymi, choćby to było przeciwko waszej woli w danych momentach, bo doświadczenia mogą być trudne i wasze małe ego może być przeciwko, możecie się bić z tym, walczyć nawet, a to i tak będzie się działo i jest to wyrażenie w pewnym sensie zgody na te doświadczenia w tej chwili. W innym wypadku ten chrzest może nie wyjść. Tak więc jeśli jesteście gotowi, ten chrzest wyjdzie. Jeśli nie jesteście gotowi, ten chrzest nie wyjdzie. Gotowość nie polega na tym, że będziecie gotowi co do tej drogi. Do tej drogi nie można się przygotować. To też mówiłem na wczorajszym filmie. Do tej drogi gotowość oznacza rozumienie tego, tej odpowiedzialności, czym ona jest tak naprawdę. To jest gotowość. Jeśli czujesz, że chcesz podjąć się tego wyzwania, jesteś gotowa, gotowy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i zgadzasz się, by zdarzyło się w twoim życiu wszystko, co tylko musi się stać, byście nie przegrali na tej drodze. I ta droga jest tylko w jednym kierunku, nie ma biletu powrotnego, tak więc nie można się potem tak łatwo wymigać od tej drogi. To ten chrzest się uda. No zaraz do tych pytań dojdę, zróbmy to, co mamy zrobić. Tak więc wszyscy ci, którzy w tej chwili są otwarci i gotowi na ten chrzest, tak więc błogosławię was w imię jest. Niech się dzieje, niech się stanie dokładnie to, co wybraliście. Okej. Trochę mniej ludzi niż wczoraj, ale poszła. Poszła energia, czuję. Poszło w każdym razie. Więc mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawili. Nie, będziecie się dobrze bawili. W to tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Poszło. Pytanie Black Black. Jeżeli nasza istota może się inkarnować w rasie reptyliańskiej, jeżeli nasza istota może się inkarnować w rasie reptyliańskiej, co rozumiesz przez naszą istotę? To czemu nie może w psie? Dlatego, że pies nie jest... Ponieważ pies należy do gatunku, który nie posiada dusz, ponieważ zwierzęta nie mają dusz. A gatunek posiada coś, co można nazwać duszą zbiorczą. Ale to nie jest taka forma duszy, jaką my ludzie posiadamy. Tylko jest to po prostu konkretny anioł, który to wybrał. I ten anioł tak naprawdę łączy się, wysyła cząstki swojego własnego światła do tych swoich zwierząt, do tych gatunków w momencie, kiedy następują urodziny i tak dalej. To się wszystko tak dzieje. I w ten sposób to się odbywa. Tak więc w momencie, kiedy pies odchodzi, tak naprawdę cząstka tego światła, tej świadomości, która była w tym psie, wraca do tego anioła i ona jest wolna. Ten anioł jest wolny. Na tej zasadzie to działa. Dlatego my, ludzie, nie możemy się wcielać w zwierzęta. I jeśli powiedzmy, ktoś wam mówi, ktokolwiek, czy jakiś człowiek inny, czy jakiś ciemny, czy jakiś anioł, ktokolwiek, to jest to kłamstwo. Nie wcielamy się w zwierzęta. Znaczy, kiedyś żeśmy to robili. Myślę, że taka rzecz jest możliwa. Może nie często się zdarzać. To jest inna rzecz. To będzie należało do wyjątków.
Ale ogólnie nie wcielamy się w ciała zwierząt. Nie tu na ziemi. Grażyna pyta się, czy kiedyś też mogę komuś pobłogosławić. No jasne, pewnie, że tak. A ten sposób odkryjesz wcześniej czy później. Przyjdzie do ciebie. Więc to jest taka rzecz. Aga się pyta, dlaczego w tak zwanym astralu inaczej wyglądasz? A ja w ogóle nie wyglądam tak, jak wyglądam. Znaczy, tak jak tu mnie widzicie, to jest tylko moje ciało fizyczne. Gdzieś tam, w środku, jestem zupełnie kimś innym. Znaczy, przede wszystkim z pewnością wybrałbym sobie troszeczkę inną formę. A jeśli już nie chodzi o formę, tak, wyglądamy inaczej. Nawet to wiedzą nawet ci ludzie, którzy wychodzą w OBE, wychodzą z ciał świadomie i potem wracają do tych ciał i mogą je widzieć takimi, jakimi są, tylko z tamtej pozycji. I nawet te ciała nie wyglądają tak, jak my je widzimy i postrzegamy. Więc tak naprawdę to jest tylko projekcja. Ja mówiłem to, powtarzać będę, powtarzam to właściwie cały czas. Kiedy o tym mowa, nie ma nas tutaj, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy. To miejsce, w momencie, kiedy otworzycie oczy w swojej prawdziwej istocie, zobaczycie, że istniejecie w pustce, w szarej przestrzeni, w której tylko wy jesteście i nikt więcej. To jesteśmy w tych innych miejscach. I właśnie na tym polega cała rzecz. Tu to miejsce nie istnieje i te nasze ciała nie istnieją, to jest tylko projekcja i nic więcej. A że to wszystko jest takie prawdziwe, taka jest ta projekcja, bardzo zaawansowana. To jest to, co tak naprawdę tworzymy. To jest te światy, które tworzymy tam na zewnątrz, tak samo tworzymy te światy jak tutaj. Tak samo jest z roślinami jak ze zwierzętami. Tak, to jest anioł zbiorczy. Anioł. Dusza zbiorcza, albo anioł po prostu. Tu mówi się też w pewnym sensie, że dany gatunek ma swojego ducha. I jest w tym dużo prawdy, bo tym duchem jest ten anioł. Tylko u nas jest to tak nazywane przez niektórych ludzi. I owady to też takie zwierzaki latające lub nie latające, a będące owadami, tak samo są traktowane jak zwierzęta. Jedyny wyjątek od zwierząt, właściwie nie do końca to są zwierzęta, to są delfiny. Delfiny są bardzo podobne do nas, ponieważ w delfiny też można się wcielać. Ale nie my się wcielamy w delfiny, tylko pewna rasa aniołów, którzy tutaj żyli przed nami wcześniej. Może nie w tym miejscu, w każdym razie, nie, być może w tym miejscu. Być może to dotyczyło Atlantydy, to co się działo na Atlantydzie. Więc delfiny są takie wyjątkowe ryby, właściwie nie ryby, ssaki. I orki. Albo któreś wieloryby, ale chyba nie jestem pewien, czy orki, ale jakiś gatunek wielorybów, podobnie jak delfiny też. Więc są takie dwa, ale akurat mówię na tematy ryb i w ogóle to nie jest mój temat zainteresowań, tak więc niekoniecznie się znam na tym, ale wiem, że jeden z gatunków, chyba orki, chyba orki chodzi. Halina, czy tam zobaczę, to znaczy tam, czyli tam na zewnątrz, tak? Czy tam zobaczę, spotkam moją kotkę, bo jest super długo wypisać, ale jest wyjątkowa. Znaczy kotka należy, mówię, koty,
zwierzaki wracają do swoich właścicieli. To tak jak ty, powiedzmy, chciałabyś jakąś część energii posłać, swojego światła posłać, żeby, powiedzmy, doświadczyć, jak to jest być psem na przykład. Albo gatunkiem psów, robisz dokładnie to samo. Ale kiedyś, wcześniej czy później, oczywiście ludzie z tymi psami, czyli z tobą w pewnym sensie, będą cię kochać. Czy te psy swoje, tak? Mogą się nawet bardzo z nimi emocjonalnie złączyć, połączyć, kochać je, tęsknić za nimi, jak odejdą. Ale jak one odchodzą, to wracają do ciebie, przestają istnieć. Nie ma ich. Więc nie możesz spotkać tych zwierząt, ale możesz zrobić jedną rzecz. I o tym mówił bardzo fajnie Sławek albo Wiesio. Nie wiem, który z nich, bo teraz już nie pamiętam. Oni mówili, że zwierzęta mogą zostać przebóstwione. Jeśli kochamy jakieś zwierzę, to ta miłość, Wiesio mówił, że on mówi tutaj o najwyższym, że ten najwyższy ma możliwość przebóstwienia takiej psiny i wtedy ten pies tam staje się tak jak my, taki anioł się tworzy jakby, tylko pies. I może z nami żyć, ma jakby swoją własną wolność, ma własną suwerenność. Więc takie rzeczy się dzieją. Tylko ja to troszeczkę inaczej tłumaczę, bo tak naprawdę za to odpowiada nasza boskość, ta nasza miłość. Tak, możesz sobie tego psa stworzyć, w pewnym sensie przebóstwisz go. Nie będzie to ta część anioła, będzie to twoja część. Właściwie to trudno im powiedzieć, z jakiej części światła to zostanie utkane. Ale myślę, że zostanie zrobione i ten towarzysz, ten przyjaciel będzie miał dokładnie te same cechy, bo wszystko zostanie przebóstwione, więc on cię pozna. Będzie pamiętał te życia, kiedy żył z tobą tutaj na ziemi. Jeśli o to pytasz, to dokładnie coś takiego istnieje. Jak najbardziej. Może być tak też, że to się dzieje wcześniej, ale jest coś takiego. Nie mam na to innego wyrażenia, właściwie nigdy tego nie próbowałem opisać, właściwie się tym nawet nie zajmowałem, ale jak to usłyszałem od Wiesia, słowo przebóstwienie ma sens. Wiesio albo Sławek o tym mówił. To Pablo podpowiada, że to Sławek o tym mówił. Więc tak. Kolejne pytanie. Podobno teraz można widzieć ciemnych jak nigdy. Czy w realu też? Ciemnych nie, ale ciemnych łowców tak. Normalnie widzisz jak siebie, jak każdego z nas. Są fizyczni, tylko nie jest taka prosta sprawa ich rozpoznać, bo oni tak wyglądają jak każdy z nas. Znaczy mają pewne cechy, które ich wyróżniają. Więc po pewnych cechach można ich rozpoznać. Między innymi po oczach, po dłoniach. Po energetyce, jeśli wiesz, na co zwracać uwagę. Jest tego dużo więcej, ale nie będę tego o tym mówił tutaj na filmie. Wystarczy spojrzeć w TV. No, masz rację. Tak, dokładnie, tak, tam można ich zobaczyć. Fajnie, 4 godziny będzie film trwał. Zaraz zobaczę. Nawet nie wiem, gdzie to się patrzy. A, widzę. 3,52 minuty. Fajnie. O, dobra długość. Myślę, że to będzie już wszystko. Tak więc ja wam podziękuję. Dziękuję wam za uwagę. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, wieczoru. Trzymajcie się i myślę do następnego filmu. Nie wiem, jaka będzie tematyka tym razem. W
każdym razie niejakie mają oczy, tylko właściwie nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu mają oczy troszeczkę inne. Coś mają w tych oczach. Więc o tak. To trudno właściwie powiedzieć, bo czasem ludzie też mają podobne dziwne oczy. Tacy zwykli ludzie i można pomylić ciemnych z ludźmi, więc to ja byłbym bardzo ostrożny w tym. Dlatego właśnie ja nie chcę mówić, bo do tego każdy sam musi dojść. Tak więc tyle wystarczy. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Na koniec audio, te same, bo właściwie nie miałem czasu, chęci, a właściwie nikt nie przyszło mi do głowy, żeby to zmienić. Zresztą utwór jest fajny, więc nie wiem, czego będę zmieniał. Jest fajna ta końcówka. Tak więc wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki, cześć, do następnego. Dzięki. Aşkım ile avunurum, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah.